Kochani przyjaciele, witam was tutaj. Nazywam się Basia Rosłaniec i chciałam wam powiedzieć o największym swoim skarbie. Jeżeli dacie mi parę minut swojego czasu, zachęcam was, podejdźcie tutaj, dajcie mi parę minut swojego czasu, a ja wam pokażę drogę do największego skarbu, jaki możecie znaleźć w swoim życiu. Nie ma innego skarbu. Nie ma nic piękniejszego, nie ma nic wartościowszego niż poznanie i przyjęcie do serca Jezusa Chrystusa. Jezus nie jest czymś, który egzystuje w obrazku tylko. Jezus nie jest czymś, który żyje w jakimś chlebku zwanym Bożym ciałem. Jezus jest źródłem życia, jest skarbem życia. Kochani, otwórzcie swoje serca na to, co wam chcę powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że ten kołowrotek się skończy któregoś dnia i staniecie przed Bogiem, staniecie przed Bożym sądem. My wszyscy staniemy przed Bogiem i będziemy musieli powiedzieć o tym momencie, kiedy ktoś wam powiedział, że był Jezus i wy podjęliście decyzję, żeby się odwrócić. Więc teraz macie szansę. To jest moment, kiedy możecie otworzyć swoje serca. Posłuchajcie mnie. To jest szansa, żeby otworzyć swoje serce naprawdę. Naprawdę o tym, kim był i kim jest. I kim jest na zawsze Jezus Chrystus? On jest jedyną drogą do Boga. Jedyną drogą do życia. On jest życiem, on jest źródłem życia. Kochani, oto jest moja osobista historia. Ja nawróciłam się za granicą. Wydawało mi się, że w ogóle wszystko miałam. Skończyłam studia. Miałam mega ciekawe prace, podróżowałam, miałam zagraniczne wyjazdy, ale czegoś bardzo mi brakowało. Ja czułam, że jestem na tym kołowrotku. Czułam, że jestem w tym wyścigu szczurów. I czułam, że niestety czegoś tutaj brakuje w tym wyścigu szczurów. Czegoś tutaj nie ma. Jest pustka. Do czego to wszystko prowadzi? Więc kochani, i wtedy ja zaczęłam szukać intensywnie informacji, zaczęłam szukać Boga. Szukałam Go w różnych miejscach i kiedyś, w takim najciemniejszym momencie swojego życia, zawołałam o prawdę, zawołałam do Boga, zawołałam: Boże, Boże, pokaż mi prawdę, kim Ty jesteś, kim Ty naprawdę jesteś. I przyszedł do mnie Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus odnowił moje serce. Zmienił moje myślenie. Dał mi nowe życie. Dał mi radość. Dał mi spokój. Dał mi autorytet nad wieloma rzeczami tutaj na ziemi. Więc kochani, nie traćcie tej szansy. Nie dajcie się oszukać. Bo to jest jedyna szansa do pięknego życia, prawdziwego życia. Jedyna szansa, jedyna droga do prawdy. Jeżeli macie uszy, to słuchajcie. Jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że to jest wasza szansa, żeby pojednać się z Bogiem. Nie ma innej drogi, nie ma obrazków, nie ma chlebków, nie ma pielgrzymek, nie ma uczynków. To wszystko są ludzkie tradycje. Jeżeli otworzycie swoje serce i zawołacie: Jezus, Jezus, przyjdź do mojego serca, Jezus, przyjdź do mojego serca, to On was nie zawiedzie, On przyjdzie, On was odnowi, On was odnowi. Nie traćcie tej szansy. Jeżeli ktoś z was chciałby przyjść do nas i oddać swoje serce Jezusowi, to zapraszam. Nie ma innej drogi, kochani.
nie ma innego Boga. Nie ma drogi przez Maryję, przez przebaczania. Nie ma tego. Tylko Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą, jedyną prawdą. Także kochani, to jest wasza szansa, żeby pojednać się z Bogiem. Nie przechodźcie obojętnie, bo ta szansa może nie przyjść do waszego życia po raz drugi, po raz trzeci. I będziecie któregoś dnia musieli się z tego rozliczyć, że powiedzieliście nie. Że powiedzieliście nie do życia z Bogiem, do pojednania z Bogiem. Dlatego chcę was zachęcić, żebyście otworzyli swoje serca. Ja nie oferuję wam żadnej religii, nie oferuję wam żadnej tradycji, żadnej ludzkiej tradycji. Ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że jedyną drogą do Boga żywego jest Jezus Chrystus. On jest jedyną prawdą. On jest źródłem życia, on jest skarbem. Jeżeli oddasz swoje serce Jezusowi, on zmieni twoje życie. On wypełni twoje serce. Nie będziesz musiał żyć tym kołowrotkiem, tą pustką. Nie będziesz musiał szukać używek, żeby wypełnić tą pustkę. Nie będziesz musiał latać od jednej imprezy do drugiej imprezy, żeby wypełnić się tą nudę tego życia, tą pustkę tego życia. Zostaniesz wypełniony czymś prawdziwym, czymś pięknym. Prawdziwy Bóg do ciebie przyjdzie i w tobie zamieszka. Nie ma innego skarbu, nie ma niczego bardziej pięknego. Kochani, otwórzcie swoje serca do Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie do nas. My się za was pomodlimy, pomodlimy się razem. Oddajcie swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do Boga, tylko przez Jezusa Chrystusa.